Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu po raz pierwszy zorganizowała pierwsze targi edukacji i pracy. Są to targi branżowe, czyli przygotowane stricte dla naszych absolwentów, kiedy pokazujemy tym młodym ludziom, którzy za 3 miesiące odbiorą dyplom i tytuł licencjata, jak można sobie poradzić na rynku pracy, jakie rynek pracy stwarza im możliwości, zarówno polski, jak i zagraniczny. Chcieliśmy też pokazać naszym absolwentom, że można pracować w sposób niekoniecznie standardowy i sztampowy, czyli nie trzeba szukać tylko i wyłącznie pracy w zakładach publicznych ochrony zdrowia, ale też można całkiem dobrze odnaleźć się w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. Absolwentki, które 2 lata temu, 4 lata temu czy 10 lat temu kończyły swoje uczelnie, naszą również, dlatego że były to zarówno studentki studiów stacjonarnych, ale też niestacjonarnych, mogły pochwalić się swoim doświadczeniem na rynku pracy, począwszy od tego, jak zakładały swoją własną firmę, poprzez to, z jakimi trudnościami musiały się zmierzyć, ale też poprzez źródła satysfakcji, jakie daje prowadzenie własnej firmy.